Nazywają się kanie, kania albo sowa. Z drugiej strony jak wygląda i dlaczego są dobre? Jak to się je przygotowuje, w jaki sposób? Można smażyć jak kotlety w całości. Tak. Na maśle. Bez cebuli, bez niczego. Tak. Posolić, popieprzyć. Albo można ocet włożyć, tak jak każde. W marynaty. No. A teraz zobaczymy, co się zebrało tutaj. Ile się zebrało tych? Kilogram. W jednym miejscu. Kilogram. W jednym miejscu. Jeszcze jeden kilogram, jeszcze jeden kilogram, jeszcze jeden kilogram. Trzeba pomyśleć, co się to włoży.